Siemanko, wiem, że wielu z Was czekało na ten materiał i w końcu jest. Trochę to trwało, zanim go przygotowałem, ale żeby się wypowiedzieć, musiałem dobrze wygrzać kolumny. Monitor Audio Silver 306 generacji, bo o nich dzisiaj mowa, grają u mnie mniej więcej od 1,5 miesiąca, jakieś dobre 200 godzin mają przegrane, także w końcu nadszedł czas, żeby się podzielić z Wami swoimi wrażeniami. Oczywiście nie będę tutaj przynudzać i mówić o parametrach technicznych, specyfikację całą wyświetlam Wam właśnie na ekranie. Ja raczej skupię się na rzeczach takich bardziej praktycznych, czyli jak kolumny wyglądają, jak grają i czy warto je kupić. Zatem jedziemy z materiałem. Monitor Audio to brytyjska firma, która przez wielu znawców uważana jest za taki bezpieczny zakup. Szczególnie seria Silver. Jest ona często złotym środkiem, który oferuje bogate możliwości, dobre brzmienie, ładny wygląd i solidne wykonanie. I to wszystko w całkiem przystępnej cenie. Silvery 300 to kolumny przeznaczone głównie do pomieszczeń od 15 do 25 m2. Miałem przez chwilę u siebie kolumny w czarnej wersji kolorystycznej, ale ostatecznie je oddałem i zdecydowałem się na białe. Czarny jest to taki piano black, czyli bardzo połyskujący, który rysuje się od samego patrzenia. Biały za to jest taki lekko matowy, satynowy, bardzo przyjemny w dotyku i nie zostawia śladów po palcach. Silver 300 to konstrukcja trójdrożna z dwoma otworami bas refleksu umieszczonymi z tyłu. Oprócz tego z tyłu standardowo mamy również podwójne terminale głośnikowe. Z przodu zaś mamy cztery przetworniki i zaczynając od góry najpierw mamy przetwornik odpowiedzialny za wysokie tony. Jest to 25 mm złocona kopułka Seacam. Poniżej czterocalowy przetwornik średniotonowy, który zasługuje na wielkie wyróżnienie. Bo to średnie tony są dla mnie czymś szczególnym, co wyróżnia te kolumny. Wokale są mocniejsze, bardziej uwypuklone, bardzo szczegółowe i wychodzące do przodu. Pozostałe przetworniki to oczywiście sześciocalowe głośniki niskotonowe. 6 cali, czyli 15 cm, no niby niedużo, ale na brak basu nie można narzekać. Wszystkie przetworniki wykorzystują technologię Seacam, czyli są ze stopu aluminium i magnezu z powłoką ceramiczną. Dzięki czemu, jak to producent mówi, mają większą odporność na zniekształcenia i wykazują znacznie większą wierność w całym zakresie pracy. Membrany są w takim grafitowym kolorze, a ich powierzchnia przypomina piłeczkę do gry w golfa. W zestawie otrzymujemy również czarne maskownice, mocowane na magnes, jednak kolumny zdecydowanie lepiej wyglądają bez nich. Cała budowa jest dosyć smukła. Kolumny nie są jakieś wielkie, ważą jakieś 20 kg i nie przytłaczają swoim rozmiarem, dlatego powinny prezentować się dyskretnie nawet w małych i średnich pomieszczeniach. Kolumny stawia się na czterech nóżkach przykręcanych do podstawy. Można w nie wkręcić kolce albo postawić na gumowych podkładkach. Gdyby ktoś stwierdził, że basu jest za dużo, to w zestawie również znajdują się dwie gąbki do zatkania bas refleksów. Teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do brzmienia. Nie umiem tak malowniczo i poetycko opisywać dźwięku, więc postaram się to opowiedzieć w miarę prosty sposób. Pierwsze odsłuchy już pokazały, że nie są to kolumny neutralne, które będą pasować do większości wzmacniaczy. Ja najpierw podpiąłem do nich Roxana Atesse i powiem szczerze, że to połączenie totalnie nie przypadło mi do gustu. Niskie tony trochę za słabe, a z kolei wysokie w niektórych kawałkach były jazgotliwe i momentami kłujące w uszy. Zatem to połączenie bardzo szybko odrzuciłem. Roxan nie jest specjalnie jasny, a mimo to wysokie tony nie były za fajne. Więc podejrzewam, że z jasnym wzmacniaczem byłoby jeszcze gorzej. Ale co kto lubi. Następny w kolejce był mój Magnat MR780. Początkowo pierwszy, drugi, trzeci utwór, myślę sobie, jest dobrze. Ale słucham dalej. Po kilku kawałkach już wiedziałem, że to jest to, czego szukałem. Magnat jest urządzeniem grającym dosyć ciepło i trochę ciemniej. W połączeniu z Q-akustikami było sporo basu, ale za to brakowało środka i wysokich tonów. Musiałem więc poszukać czegoś, co da mi lepszą średnicę i wysokie, ale zachowa niskie tony. Więc w połączeniu z ciepłym magnatem bardzo fajnie się to zgrywa, fajnie się uzupełnia. Bas w Q-akustikach był taki bardziej wszędobylski, dominował nad pozostałymi pasmami, było go dużo, ale to w monitor audio jest on lepszy jakościowo. Nie pogniewałbym się, gdyby basu było odrobinę więcej, ale i tak jest dobrze. Wtedy, kiedy trzeba, potrafi uderzyć tak, że cała podłoga drży. Potrafi zejść nisko, ale nie jest taki ciągnący się i nie przykrywa pozostałych pasm. Wysokie tony, perkusja, instrumenty, wszystko na swoim miejscu. Jest czysto, detalicznie, wszystko odpowiednio nasycone. Jest tak, jak powinno być. I na koniec zostawiłem sobie to, co w tych kolumnach urzekło mnie najbardziej, czyli średnica. Po przesiadce z lekko zamglonych kół akustików, tutaj od początku ma się wrażenie, jakby zdjęto jakiś niewidzialny koc z kolumn.
Średnie tony, wokale wychodzą do przodu i ma się wrażenie, jakby kolumny stały jakieś 2 metry bliżej. Oczywiście nie zastąpi to nam całkowicie głośnika centralnego, ale w końcu dialogi w filmach są zdecydowanie lepiej słyszalne i dzięki tym kolumnom całkowicie wyleczyłem się z kina domowego. No i logiczne, trzeba mieć świadomość, że taki zestaw nie zastąpi nam subwoofera i potężnych chińskich tonów, ale jak dla mnie, do sporadycznego obejrzenia filmu jak najbardziej wystarczy. Jest energicznie, jest dynamicznie, każdy detal, każdy szczegół mega wyraźny, scena dosyć szeroka, dźwięk plastyczny i miły dla ucha. Nie będę wam tutaj teraz puszczać żadnych kawałków, bo dźwięk nagrany mikrofonem no nigdy nie odzwierciedli tego, jak to w rzeczywistości gra, ale obserwujcie moje materiały, myślę, że gdzieś tam po nowym roku wypuszczę taki materiał, wybiorę kilka utworów i pokażę próbkę właśnie, jak to gra. Ale pamiętajcie, jak odsłuch, to koniecznie wypożyczyć kolumny do domu. Bo gdybym ja miał się sugerować odsłuchem w sklepie, to na pewno bym ich nie kupił, bo w sklepie nie zrobiły na mnie takiego wrażenia. Trzeba przetestować kolumny we własnym salonie, we własnym pokoju, we własnych warunkach akustycznych, takich jakie mamy na co dzień. I wtedy dopiero odkryjemy, jak one naprawdę grają. Jeśli szukacie dobrych kolumn w miarę przystępnej cenie, polecam. Jak weszła nowa seria 7G, to seria 6G została tak przeceniona, jeszcze 3 miesiące temu kosztowały jakieś 8 tysięcy za parę. Teraz za 4,5 tysiąca można je wyrwać, czyli praktycznie za połowę ceny. No naprawdę, jak na tą półkę cenową, genialne. Monitor Audio Silver 300. Zajebiste. W tej cenie. Bo oczywiście, można lepiej. Tylko ile trzeba dołożyć? Pewnie sporo. W tej cenie obecnie bez konkurencji. Chociaż nie każdy musi się z tym zgodzić. Ale takie jest moje zdanie. Że w cenie do 4,5 tysiąca ciężko obecnie wyrwać lepsze kolumny. Mega czysto grają. Super wokale, super średnica. Instrumenty. Bas również potrafi nisko zejść. Oczywiście w Silverach 500 tego basu jest jeszcze więcej, bo tam przetworniki niskotonowe są jeszcze większe. Ale nie brałem ich pod uwagę, bo podejrzewam, że na moich tutaj 20-22 metrach no, by się troszkę dusiły, że trochę jednak one są za duże, za blisko ściany by stały. Silver 300 u mnie do mojego pomieszczenia optymalne uważam. Basiku, no mogłoby być odrobinę więcej, ale w Silverach 500 pewnie by było aż nadto. Ale jeśli macie pomieszczenie większe niż 25 metrów, 30, 40 czy 50, śmiało możecie iść w Silvery 500. Ogólnie seria Silver naprawdę godna polecenia. Dobrą robotę monitor audio zrobił. To trzeba przyznać. Dobra, dzięki, że wytrwaliście do końca. Jeśli materiał się podobał, standardowo łapa w górę, subskrypcja. Wiem, że dużo osób ogląda moje materiały, a nie subskrybuje kanału, więc gorąco zachęcam. Wiem, że to głupie, ale dla mnie bardzo ważne. Do świąt już się pewnie nie zobaczymy, także życzę wszystkim zdrowych, pogodnych świąt, bogatego Mikołaja, no i do następnego.